Hej wszystkim, w kolejnym odcinku. Dzisiaj filmik z serii Co piszczy w hodowli. Ostatni odcinek pojawił się tydzień temu. Nie było czasu na nagrywanie, ale znalazłem chwilę wolnego pomiędzy pracami, więc wam postanowiłem nagrać. Tak jak widzicie, mała zmiana, ale zaraz to do tego przejdziemy. Może przejdźmy po klatkach, co tam u królików. Zobaczcie, tutaj już maluchy mają ponad 3 tygodnie bodajże. Tak one wyglądają. Samiczka odchowała 7 sztuk, 7 albo 8. 3, 6, 7, 2, 4, 6, 7, tak. Miała 9, 7 odchowała. Tu już wcinają same. Jeszcze gdzieś niekiedy do cycka doskoczą, ale już pokarm same pobierają. Sianko, pasze. Teraz dostają paszę, w której skład wchodzi owies, granulat i teraz ten okres jesienno-zimowy, który się zbliża, dodałem jeszcze do tej paszy kukurydzę. Też nie dostają już zielonki, trawy, więc żeby wzbogacić im tą pokarm, dodałem jeszcze kukurydzę. Tutaj 7 sztuk u tej samiczki. Przejdźmy klateczkę obok. Tutaj jest ta ruda samiczka. A ona również ma wykot. Jej króliki mają coś ponad tydzień. Zbliżają się do 2 tygodni. Już ładnie oczka otwierają. Więc cieszę się z tego powodu. Jest ich tutaj 6. Dobra, nie będę grzebał, aby samiczki nie stresować. Już się wystraszyła. Ale odpuścimy już jej. Ma 6 sztuk. 6 wykociła, 6 odchowuje. No i przejdźmy dalej. Tutaj samiczka, ta taka podpalana, nie jest terasowa, ale ładna samiczka. Zostawiłem ją sobie do hodowli. Będę ją zakacał samcem po baranie francuskim, taką mieszanką pół na pół. Tak się prezentuje ta samiczka. Może ją dopuszczę na zimę, a jak nie, to na wiosnę. Tutaj jest druga samiczka, którą mam zamiar dopuścić. Jest to samiczka po baranie francuskim. Ją dopuszczę samcem mieszańca. Chyba że dorwę jakiegoś barana francuskiego. Słyszałem, że tutaj we wsi ktoś ma, więc obczaję sytuację i zobaczymy. Ale na razie to jest jeszcze młodziutka samica, więc jeszcze ma czas. Ją dopiero na wiosnę chyba dopuszczę. No i idąc dalej, tutaj dwa samczyki po baranie francuskim, bracia tej samiczki. Siedzą sobie razem, mają paszę i przebywają one sobie tutaj w tej klatce. Tak wyglądają, uszy ładnie opadnięte. No i idźmy do ostatniej klatki, do braci tych dwóch i do braci tej jednej tu. Ostatnia klateczka. Trzy samczyki
również po baranie francuskim. One mają tu sporą klatkę. Tutaj mają paszę. Przed chwilą dostały. Dostałem też również kolby kukurydzy. To zobaczcie, co zostaje. No, sama kolba, ziarno, wszystko wygryzione. Tak to u nich wygląda. Próbuję jakieś zdjęcie zrobić, ale mi się to nie udaje. Dobra, mniejsza z tym. Trzy samczyki. Któregoś z nich zostawię do dalszej hodowli. Zobaczę, czy z tych trzech, albo z tamtych dwóch poprzednich. Jeszcze zobaczymy. No i u królików to wszystko. Na chwilę obecną stan hodowli królików to ile ich tu mam sztuk? Tu jest 7, 8, 9 plus 6, 15, 16, 17, 19, 20, 22 sztuki królików. Tu u góry na razie klatka pusta. Będę oddzielał te maluchy tam do niej. No i tak, ukór, żadnych zmian. Poza tym, że remontuję, taki mały remont ich wybiegu. Jak widzicie, piasek. Gdyż pamiętacie może w poprzednich odcinkach, tutaj błoto stało. Takie dziury były porobione przez kury. Ja to wszystko wygrabałem. Poczekałem, aż obeschnie, obeschło ładnie i właśnie zacząłem wozić taki piasek ze żwirem. O, jak się gonią. Piasek ze żwirem. Taką dość grubą warstwę tego piasku daję. O, jakieś 15 cm tego piachu ze żwirem. Zobaczcie, tak to wyglądało przed. Tak tu. Tak wygląda teraz. Jeszcze to ładnie będę musiał rozgrabać. Tutaj na ten kawałek już weszło 8 taczek. I tutaj jeszcze muszę wygrabać. I tutaj będzie jeszcze też z 8 taczek. Dzisiaj jeszcze z 2 taczki przywiozę, żeby wyrównać tu do bramki ten kawałek. A tamten kawałek to już jutro. Już nie będzie czasu dzisiaj to uwozić. Jeszcze innej roboty kupę. Tak to wygląda. No i tutaj ze stajenki tyle. Przejdziemy jeszcze za chwilkę. Pokażę wam barany kameruńskie. Co u nich słychać. Są one na pastwisku. Zobaczycie, jak urosły. Miały ruje ostatnio i mam nadzieję, że owca zaszła w ciążę, została zakocona. Zobaczymy na wiosnę, luty, marzec. Dobra, to widzimy się jeszcze u baranów. Jestem już w polu. Teraz wam dogram jeszcze, jak wyglądają barany. Ale zanim to, tutaj jeszcze wam pokazuję. Wykaszam sobie ostatni raz łąkę baranom, trawę daję, stąd już trzeci raz urosła i wykaszam. No i teraz przejdźmy do baranów, zobaczycie, jak wyglądają. Sporo czasu już nie było na odcinkach pokazane, nie były pokazane. Tutaj kupa obornika się zwiększa. No i są i one, baranki kameruńskie, Pojka i Klara, tak one wyglądają. Pojka daje się pogłaskać, Klara niechętnie, nawet nie da się podejść. Ostatnio była ruja. Zobaczymy, czy Klara jest zakocona.
lubi wszystko obwąchywać. Bojka już też rogi ma wielkie. Ładny tryk. Właśnie teraz je będę zapinał i będę prowadził do stajni. Chwilę wam może jeszcze to dogram, więc teraz spróbuję sobie jego zapiąć, co może będzie proste. Mam teraz powrózek, sobie ściągnę. Trzeba go tutaj wyciągnąć z tej strony. To Klara mi się teraz tu zaplątała. Tutaj chycę. Zobacz tu. Dobra. Otwieram bramę. I teraz możemy iść. Chodź. I idą sobie już do stajni. Stajni mają już podany owies, siano, trawę. Póki jeszcze trawa jest, to jeszcze ją dostają. Zacznie, idzie na powrózku. Klara obok niego. No teraz jak widzicie, jest on zapięty, nie ona. Ze względu na to, że on zaczął buść. I boję się, że jakieś dzieci wylecą i pójdzie i staranuje je. Więc co? Chyba to tyle już w dzisiejszym odcinku. Macie szczękę, jak idą do stajni. Więc widzimy się w kolejnym odcinku. Jak się darzy, trzymajcie się. Hej. And just levitate.